Wszystkie kraje europejskie są gotowe na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, ale wciąż za mały procent osób decyduje się na przyjęcie szczepionki. Tak jest i w Polsce. O szczepieniach, akcji promocyjnej bardzo dużo mówi się w Parlamencie Europejskim. No jest to zdumiewające, że nie potrafimy słuchać ekspertów, że te ruchy wolnościowe poszły bardzo daleko i odradzają jakby ludziom szczepienie się, co jest moim zdaniem ogromnym błędem. Bogdan Rzońca, poseł do Parlamentu Europejskiego, uważa, że powinno się jeszcze bardziej uzasadniać i promować akcje szczepień. Widzimy, że zapowiedzi o kolejnej fali koronawirusa są ogromnie groźne, a no to, że niezaszczepieni mają większą szansę niestety zachorować i znaleźć się w szpitalu, to powinno przemówić do wszystkich tych przeciwników szczepień i wszystkich tych polityków, bo tacy też są, którzy po prostu podejrzewają o jakąś zmowę, jakąś mafijną działalność ekspertów czy propagatorów szczepień. Dziwię się ogromnie, zachęcam wszystkim do szczepienia i mam nadzieję, że dotrzemy do świadomości społecznej, bo dramat, powiedzmy, czy dramaty ludzkie są tuż, tuż. Jeśli na jesieni znaczna część polskiej populacji na przykład nie zostanie zaszczepiona, to czy do jesieni, to możemy znaleźć się wśród krajów dotkniętych kolejną falą pandemii. To będzie dramatyczne. Duża jest rola Kościoła w promowaniu akcji szczepień. Każda okazja jest dobra. Uważam, że jeśli by padły ogłoszenia w Kościele dotyczące szczepień, jak najbardziej z taką informacją, gdzie można się zaszczepić, to nie byłoby to żadne nadużycie, tylko po prostu poinformowanie, że takie możliwości są i jak najbardziej Kościół powinien się włączyć w tą sytuację, bo jest jednym z miejsc, gdzie ludzie się spotykają systematycznie. Epidemiolodzy mówią o czwartej fali pandemii, więc jeśli się nie zaszczepimy, czeka nas kolejny lockdown. Już teraz wiele krajów Unii Europejskiej ze względu na pandemię zamyka granice. Ostatnio do tych krajów dołączyła Słowacja.